Ależ to była przygoda, nie? Poznanie wszystkich co ważniejszych wydarzeń w League of Legends. No cóż, w teorii na poprzednim materiale na roku 989 po założeniu Noxusu powinna się zakończyć. Jednak zapytałem was na koniec poprzedniego materiału, czy chcielibyście kolejną część i powiem tak. W życiu nie mam zamiaru zawieść prawie 5500 osób. Witajcie moi drodzy, ja jestem Lorwek, a dziś przedstawiam wam piątą, ostatnią część dziejów historii League of Legends. Okej, zanim zaczniemy, musicie wiedzieć, że wydarzenia, o których dziś sobie powiemy, mają miejsce już za oficjalną linią czasu przedstawioną w książce Realms of Runeterra. Zatem nie ukrywam, sporym wyzwaniem było dla mnie ogarnięcie tego i w jakiś sposób przyporządkowanie tego chronologicznie i no zajęło mi to dość sporo czasu. I wydarzenia, o których dziś sobie opowiemy, są, jak ja to nazywam, rozszerzeniem czy pchaniem fabuły dalej. Rok 990. Proces Riven. Myślę, że zaczniemy od czegoś, co jest dla wielu osób znajome. Również możecie się zastanawiać, skąd wziąłem tutaj datę, skoro wydarzenia, o których dziś powiemy, są poza oficjalną linią czasu. Otóż w opowiadaniu Wyznanie Złamanego Ostrza mamy powiedziane, że wydarzenia z tego opowiadania rozgrywają się rok po zakończeniu konfliktu Ionii z Noxusem. Wiemy zatem, że Yasuo został skazany za zbrodnię, której nie popełnił, czyli zabicie starszego Soulmy. Kilka lat temu przy okazji jednego z opowiadań dowiedzieliśmy się, że po Yasuo podejrzenia padły na Riven. Została ona postawiona przed ajoniańskim sądem i owy proces przegrała. W sensie, że po prostu dowiedziono jej zbrodni. Jednak okazało się, że poprosiła ona mistrza Yasuo o zniszczenie jej ruinicznego ostrza, a nie po prostu przyszła i zamordowała go, co niestety no, skończyło się śmiercią mistrza w wypadku, gdzie próbował to runiczne ostrze odczynić. Riven jednak nie została skazana na śmierć, a na lata ciężkich robót, rozpoczynając od pracy w polu. Śmierć senny. Wydarzenie, które musiało zdarzyć się nieco później. W zasadzie wiedzieliśmy wcześniej na podstawie wiedzy o Lucianie, że Senna nie żyje. No nie wiem, czy to dobry termin, raczej została uwięziona w widmowym więzieniu, ale Lucian dowiedział się o tym dopiero później. Dzięki wypuszczeniu bohaterki wiemy, że była ona naznaczona klątwą związaną z mgłą i wraz z Lucianem szukali oni m.in. antidotum i prawie je znaleźli, lecz Thresh niestety zagrodził im drogę. Lucian od razu go zaatakował, niestety w ramach walki Senna zasłoniła swojego męża i ochroniła go przed losem zamknięcia latarni i została tam zamknięta zamiast niego. Pojedynek Zerata i Nasusa. Również w dalszych dziejach historia Shurimy zostaje rozwijana. Kolejnym wydarzeniem jest drugi pojedynek Nasusa z wyniesionym magiem. Po uwolnieniu Renektona i Zerata, ten drugi zaczął zbierać wokół siebie armię, podobnie zresztą jak Azir. Nasus podróżujący po Shurimie spotkał Talię i ranną Sivir i dowiedział się, że Zerat poszukuje Sivirki. Wyniesiony dał kobietom dwa amulety, które miały je ukryć przed Zeratem, a sam celem odwrócenia uwagi rozpoczął z nim pojedynek. I był on, jakby to powiedzieć, niszczycielski, bo sporo osób, które mieszkało niedaleko, straciło domy czy życie. I całe miasto zostało, no może nie praktycznie, ale no duże straty były w tym mieście. Jednak Nasus był już stary, nie tak potężny jak kiedyś i musiał Zeratowi ulec. Przegrał owe starcie, jednak przeżył. Co jest również ciekawe, mniej więcej w podobnym czasie Varus przybywa do Shurimy z Ionii, gdzie wyczuwa obecność innego Darkina. Nie wiemy, czy jest to Darkin, którego znamy, czy jakiś nowy. Historia Nunu i Akali. Wydaje się, że kilka lat później mają miejsce dwie ważne rzeczy. Pierwsza to część nowej historii Akali, gdzie dopiero tutaj przystępuje do treningu, aby zostać pięścią cienia po swojej matce. Jakiś czas później jednak, jak wiemy, opuszcza ona zakon Kinkou.
Tutaj również ma miejsce zmieniona historia Nunu, który otrzymuje flet od swojej matki Lajki i jego karawana zostaje zaatakowana. Historia Anki. Eni przez sporo czasu była bohaterką, o której aż tak dużo nie wiedzieliśmy. Jednak 1 lutego 2018 roku otrzymała ona od Riotu film, który opowiada o jej tragicznej przeszłości, gdzie traci ona rodziców, a Tiber staje się tym, co znamy z gry. Rok 996. Harrowing w Bilgewater. Jest to chyba największe wydarzenie w historii Bilgewater, które rozszerza historię niektórych bohaterów. Wszystko zaczyna się od Miss Fortunki, która chce pozbyć się Gangplanka. Współpracuje ona wraz z Twisted Fate'em oraz Gravesem. Dochodzi do ataku na pirata, a ten był bliski śmierci, jednak przeżywa. Na niekorzyść dla całego Bilgewater, Gangplank był osobą, która trzymała wszystkie gangi w ryzach i Bilgewater pogrążyło się w chaosie po tym, jak słuch o nim zaginął. Dalej Graves i Twisted Fate postanawiają opuścić port i rozpocząć po raz kolejny kryminalną współpracę. Miss Fortunka natomiast postanawia walczyć z przestępczością w Bilgewater. To jednak z Gepekiem zostaje on uratowany przez lud Buhuru i spotyka ich najwyższą kapłankę Ilaoi. Co ciekawe, przeszedł on test bohaterki, który zdeterminował to, że kapłanka zgodziła się pomóc Gangplankowi odzyskać jego poprzednią pozycję. Jednak niedługo później wszystko psuje Harrowing. Jest to oczywiście wydarzenie, w którym to mgła z Shadow Eyes rozprzestrzenia się z wysp i trafia na inne lądy. W tym przypadku wraz z mgłą do Bilgewater nadeszli Hikarim oraz Thresh. Oczywiście naprzeciwko stanęła Miss Fortunka. Dołączył do niej Lucian, który cały czas walczył z mgłą, nawet po stracie Senny, jak również, może was to zaciekawi, naprzeciwko mgły stanął Olaf, który cały czas próbował znaleźć sposób na śmierć. Tutaj Lucian odbył pojedynek z Threshem i dowiedział się, że jego żona nie została zabita, a uwięziona w widmowym więzieniu. Później również do sporu dołącza Ilaoi, która przyzywa moc Naga Keiburos, aby walczyć z nieumarłymi. Widząc, kim jest Miss Fortunka, postanawia ona pomóc również celem naprawy i polepszenia życia w Bilgewater. Zatem Ilaoi jednocześnie pomaga dwóm zaciekłym wrogom, Miss Fortunce i Gangplankowi. Oczywiście Harrowing zostało oficjalnie odparte. Olafowi nie udało się umrzeć, oj smuteczek, i powrócił on do Freljordu, gdzie później spotkał Sejuani. Wydarzenia między latami 996-999. Okej, moi mili, teraz wchodzimy na tak zwane nieznane wody. Wydarzenia, które niezwykle ciężko jest powiązać po datach, jednak analizując nowo wypuszczone cinematiki, materiały opowiadania czy komiksy, jesteśmy w stanie coś tutaj ugrać. A zatem... The Climb. Jest to w zasadzie pierwszy cinematic Riotu, przynajmniej tak mi się wydaje, od którego, z tego co wiemy, zwiastuny stały się mocno kanoniczne i opowiadające rzeczywiście o historii League of Legends. Dzieje się tutaj kilka rzeczy, jednak skupmy się na najważniejszych. Przede wszystkim Talia ucieka przed Zeratem, na podstawie czego możemy wnioskować, że amulet dany przez Nasusa no nie do końca jej pomógł lub Talia gdzieś tam go zgubiła, no nie wiadomo. Wiemy również, że Talia później rozdzieliła się z Sivir, co jest potwierdzone tym właśnie filmem. Jest tam również Yasuo, Echo z Blitzem, jednak najważniejszym elementem tego filmu jest fakt, że Lucian dotarł do Thresha. Rozszerza to historię o Harrowing w Bilgewater, oznacza, że Lucian spotkał Thresha po raz trzeci. I ten film łączy się z filmem pojawiającym się 2 lata później, pokazującym wyjście Senny. Widać tutaj, że jest to ten sam budynek, w którym Thresh i Lucian staczają pojedynek, a po którym Senna zostaje uwolniona. Więc możemy się tutaj domyślać, że wyjście Senny było planowane dużo, dużo wcześniej. Comics paint the town.
Tutaj jesteśmy świadkami wydarzeń z komiksu, który opisuje Heimerdingera oraz Ziggsa, którzy przybyli do Piltover i założyli swój sklep. Więc chociażby film pokazujący Heimerdingera jako profesora musiał mieć miejsce kilka lat później. Co jest jednak ciekawe, w tym komiksie Ziggs opuszcza Heimera i Piltover, aby żyć wraz z Jinx w Zon, która, co jest jeszcze ciekawsze, uważa Ziggsa za wytwór jej nienormalnej wyobraźni. Bitwa o Bazylisz. Jest to jedna z dwóch ekspansji Noxusu, które występują po głównej linii czasu. Tutaj mamy ciekawe połączenie kilku wydarzeń. Przede wszystkim wiemy, że Noxus cały czas prowadzi ekspansję swojego terytorium. We wspomnianej bitwie Darius Draven wraz z Tamarą, która była wcześniej noxiańskim szpiegiem w Piltover, a została zdemaskowana przez Caitlyn i wygnana z miasta, prowadzą oblężenie miasta. Jest to niezwykle ciekawe, gdyż wtedy Draven należał jeszcze do noxiańskiej armii. Według opowiadania krew Noxusu przypuścił on szturm na mury, prawie przy tym ginąc. Finalnie miasto zostało zdobyte przez Noxian. Jednak niezwykle interesująca rzecz ma miejsce później. W zupełnie innym opowiadaniu, gdy Draven i Tamara już bez Dariusa wracają do stolicy Noxusu, natknęli się na Lulu i Tristane, które broniły przejścia z Bundle City. Efekt pewnie was zadziwi, ale waleczne jordle przepędziły Noxian. Foosbarrow. Tutaj ma miejsce walka Garena, innych Vanguardów oraz Lux z koszmarami nocturna Foosbarrow. Opowiadałem wam o tym przy okazji omawiania zwiastuna Fiddlesticksa, zatem nie będę się tutaj powtarzać. Wydarzenia po roku 999. I dochodzimy do ostatniego znanego, przynajmniej dla mnie, znacznika czasu w League of Legends. Otóż w jednym z opowiadań ajoniańskich, ajonianie uhonorowują młodą kobietę, która stała się inspiracją do rewolucji. Również wiemy, że było to dekadę po zakończeniu konfliktu z Noxusem. Ową kobietą była oczywiście Irelia. Zatem teraz omówimy wydarzenia najbardziej wysunięte w prawo na osi czasu historii League of Legends. Wiemy, że mniej więcej w tym czasie Syndra nie była już więźniem na wyspie Faelor w Ajonii. Tutaj również dowiedzieliśmy się, jak potężna jest bohaterka, która podniosła ruiny zamku i poleciała z nimi gdzieś na północ. Kolejnymi wydarzeniami są te związane z komiksem o Lux, Garenie i Sylasie. Omawiałem stamtąd wydarzenia, zatem nie będę do tego wracał. Ale na potrzeby materiału w skrócie, Sylas uwalnia się z więzienia łowców magów i rozpoczyna się wojna domowa w Demacii między wszystkimi innymi a magami. Później docieramy do zwiastuna Fiddlesticksa. Dzięki niemu możemy mniej więcej wydarzenia w Demacii poukładać sensownie, w czasie gdyż żołnierze wspominają tam właśnie o Foosbarrow. Dalej mamy kolejny komiks, ten który niedawno się zakończył, o Zedzie, Shenie, Jinie i Akali. No i jeszcze Kainie. Jednak jeszcze przed komiksem i tak dopiero na tym etapie, co wiemy dzięki komiksowi i opowiadaniu Ostrze Millennium, Kane jest w posiadaniu kosy z zaklętym Darkinem. Tutaj również komiksu nie będę omawiał, gdyż robiłem to wcześniej. W skrócie jednak Jin zostaje wypuszczony z więzienia, udaje się do Piltover, zanim podążają Shen, Akali i Zed. Wygrywają z nim walkę, Zed powraca do Ajonii, gdzie okazuje się, że ojciec Shena Kusho żył, jednak umiera on w pojedynku z Zedem. Generalnie tutaj wydarzenia dość ciekawie przeplatają się z Awaken. Otóż na początku komiksu Jin znajdował się jeszcze w Ajonii, później popłynął do Piltover. W Awaken stacza on pojedynek z Camille, który wygrywa, a dopiero później Shen, Zed i Akali odnajdują go i wygrywają pojedynek z nim. W dalszej części historii Sylas udaje się do Freljordu, gdzie spotyka i dogaduje się z klanem przewodzonym przez Sejuani. Kolejnym wydarzeniem jest pościg za Urgotem przez Vi i Caitlyn, który skutkuje jego zamknięciem, gdyż w Zon Urgot był otoczony takim ala kultem, można powiedzieć. Ważną ciekawostką jest taka, że Vi chciała Urgota w ogóle zabić. I tutaj robi się ciekawie i dzieją się rzeczy, nazwijmy to, przeplatane.
Otóż moje dwa ulubione cinematiki, czyli Awaken i Warriors, przeplatają się wydarzeniami. Oczywiście w aspekcie chronologicznym w połączeniu z komiksami. Warriors rozszerza mocno historię Psylasa i jest kontynuacją jego walki z porządkiem w Demacji. Vi i Caitlin dowiadują się o planie uwolnienia Urgota, bohater zostaje uwolniony, jednak kobiety wygrywają z nim pojedynek. Idąc dalej w Awaken widzimy, że Riven jest już w Noxusie i jest tam więziona. Przez spory czas generalnie byłem przekonany, że wydarzenia z Warriorsów odgrywają się po wydarzeniach z Awaken. Jednak dzięki komiksowi z Zedem i kilku innych opowiadań wiemy, że na tej płaszczyźnie część Awaken z Riven i Ionią odbywa się dużo, dużo później, ponieważ z racji tego, że również komiks przeplata się z Warriorsami, nie było ani tu, ani tu wspomnienia o drugim konflikcie Ionii i Noxusu. Wiemy zatem, że najazd z Awaken odbywa się później. Również możemy wnioskować, choć myślę, że zostanie to wyjaśnione w przyszłości, że Riven została jakiś czas jeszcze po tych wydarzeniach przetransportowana do Noxusu. Tutaj dochodzimy do kilku ostatnich wydarzeń w historii. Są one dla mnie przejawem ciekawej teorii. Przede wszystkim nie wiadomo po co Demacia przeprowadza ekspedycję na Shadow Isles, prawdopodobnie w poszukiwaniu jakichś zaginionych artefaktów. Wiemy to z karcianki Legends of Runeterra. Po latach nieobecności w świecie Runetery powraca do niej obrończyni sprawiedliwości Kayle oraz jedna z najpotężniejszych istot w tym świecie, czyli Aurelion Sol. I powiecie, że to dobrze. Otóż nie do końca, bo również do świata powraca Mordekaiser ze swoją armią, który chce odzyskać Immortal Bastion, czyli w uproszczeniu stolicę Noxusu. Znaczy stolica Noxusu to Noxus Prime, obudowana wokół Immortal Bastionu wraz z nim. Znaczy, okej, nie wchodźmy w meandry. Również zaczynają powracać uwięzieni przez Lisandrę obserwatorzy. Wiemy jeszcze o jednym, jedynym ostatnim wydarzeniu, które moim zdaniem ma spory... ogromny wpływ na historię League of Legends, jednak opiszę je kiedy indziej w innym materiale, gdyż jest to wydarzenie, które kończyłoby historię na dobre. I być może tak się kiedyś stanie i nie będzie już dalszych rozszerzeń historii, a będziemy poznawać historię wewnątrz określonej już linii czasu. Moi drodzy, dziękuję wam za wspólną podróż przez najważniejsze w mojej opinii wydarzenia związane z historią League of Legends. Widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!